Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się, oczywiście jest to pierwsze spotkanie poświęcone energetyce jądrowej. Ja na co dzień zajmuję się fizyką reaktorów jądrowych, jeszcze w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, ale właśnie zmieniam pracę przechodząc na Uniwersytet Warszawski. Zajmuję się tym już od ponad 10 lat i w zasadzie od kiedy po raz pierwszy pojawiło się hasło w polityce energetycznej kraju, że będziemy rozwijali energetykę jądrową w Polsce. Wtedy właśnie zacząłem swoją pracę i tak do dnia dzisiejszego widzimy, jaki jest stan rzeczy, o czym wspomnę dalej w kolejnej części. Chciałbym zacząć może, ponieważ organizatorzy, pani, która do mnie pisała, prosiła, żebyśmy poruszyli w ogóle podstawowe kwestie związane z energetyką jądrową, w tym bezpieczeństwo, odpady właśnie. Nie wiem, czy Państwo w ogóle znają, ktoś coś wie na temat energetyki jądrowej. Już nie pytam o Państwa poparcie, bo już boję się pytać, czy kto jest za, kto jest przeciw, to lepiej nie wiedzieć z mojego punktu widzenia. Natomiast czy dla Państwa jest to temat w ogóle nowy? Nie, dobrze. No, dla niektórych nowy, dla niektórych nie, więc z góry przepraszam, jeśli coś będzie banałem. Natomiast postaram się nie zanudzić Państwa. Otóż zaczniemy może dość prozaicznie od tego w ogóle, co to jest energia jądrowa, skąd się ją bierze, jak się ją produkuje i w ogóle dlaczego, czy jest taka elektrownia bezpieczna. Potem powiem trochę o samej katastrofie w Czarnobylu i Fukushimie dość krótko. Jak będą Państwo mieli pytania nawet w trakcie, to proszę pytać, bo może treści będzie dość dużo i ciężko będzie zapamiętać, żeby na koniec coś zapytać. No i na koniec powiem o samych argumentach dość krótko, ponieważ trzeba byłoby drugiego osobnego wykładu, tak, żeby w ogóle mówić za czy przeciw budowie, omówić taki temat jak za czy przeciw budowie elektrowni jądrowej w Polsce. I dobrze, proszę Państwa, sama idea energii jądrowej bierze się od, wiedzą Państwo, od Alberta Einsteina i od słynnego równania E równa się mc kwadrat. Einstein sformułował w 1905 szczególną teorię względności. Wtedy pojawia się po raz pierwszy to równanie, która oznacza, że masa to jest to samo co energia, energia to jest to samo co masa i z tym związane jest takie zjawisko, które obserwujemy jak defekt masy. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że mamy jądra atomu helu, które składa się z dwóch protonów, dwóch neutronów i kładziemy ją na prawą szalkę wagi. Po lewej stronie kładziemy te same nukleony, czyli dwa protony i dwa neutrony, ale nie związane ze sobą. Co się okazuje? Okazuje się, że nukleony, które nie są ze sobą związane, są cięższe. Dlaczego? Dlatego, że właśnie część ich energii została, część ich masy została zamieniona na energię wiązania w cząstkę. Właśnie tą energię wiązania, tylko oczywiście nie takich małych atomów jak hel, tylko bardzo ciężkich jak uran czy pluton, wykorzystujemy w elektrowni jądrowej. To właśnie tą energię jądrową. Proszę Państwa, ile takiej energii wydziela się? Otóż z jednego rozszczepienia, oczywiście, żeby doszło do rozszczepienia, musimy je zainicjować. Są izotopy, jak oczywiście izotopy uranu czy plutonu, z pewnym prawdopodobieństwem mogą rozszczepić się samorzutnie. Natomiast jest to na tyle mało prawdopodobne, że musimy je wyindukować, spowodować, żeby tej energii było jak najwięcej. Do tego służy nam neutron, który badając na jądro uranu powoduje jego rozszczepienie na dwa izotopy, dwa atomy o różnych masach. Wydziela się wtedy energia w postaci promieniowania gamma, energii kinetycznej tych fragmentów rozszczepienia, no i średnio mniej więcej 2-3 neutrony na jedno rozszczepienie. Więc proszę Państwa, ta energia, która się wydziela, to jest około 200 milionów elektronowoltów. Elektronowolt to jest taka jednostka spoza układu SI, którą wykorzystujemy w fizyce jądrowej oczywiście. Natomiast pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Można to bardzo łatwo porównać do spalenia jednego atomu węgla w elektrowni węglowej.
z takiej reakcji otrzymujemy zaledwie 4 elektronowolty energii, czyli 50 milionów razy mniej. Tak? Bo jest to reakcja chemiczna. Tu mamy reakcję jądrową i tego rzędu jest to różnica. Dlatego też potrzebujemy kilku pociągów, nie wiem, dziennie, tygodniowo do elektrowni węglowej, węgla, natomiast tylko jeden tir około kilkudziesięciu ton paliwa jądrowego do elektrowni jądrowej rocznie. Stąd dlatego, że właśnie istnieje ta różnica w wydzielaniu się energii. Proszę Państwa, oczywiście jedna reakcja rozszczepienia to jest za mało. Te neutrony, które powstają w pierwszym rozszczepieniu, powodują kolejne i tak reakcja lawinowo rośnie. Wiedzą Państwo, że taka reakcja również występuje w bombach atomowych. Oczywiście bomba atomowa to jest bardzo atrakcyjne, jak mam zawsze zajęcia w szkołach, to najważniejsza kwestia to jest bomba atomowa, oczywiście bardziej atrakcyjne niż sama elektrownia. Faktycznie jaka jest zasadnicza różnica między bombą atomową a elektrownią a reaktorem jądrowym? Pierwsza podstawowa. W reaktorze jądrowym my tą reakcję rozszczepienia kontrolujemy. W bombie atomowej nie. Bomba atomowa jest taka, ma taką ideę, żeby w jak najkrótszym czasie wydzieliło się jak najwięcej energii. W związku z tym tam wzbogacenie w uran, bo oczywiście ten uran, który my wykopujemy, ruda uranu, nie jest idealna jako paliwo jądrowe. My wykorzystujemy jeden konkretny izotop, zwykle uran-235, jeśli jest to paliwo uranowe. I jest jego trochę za mało, musimy wzbogacić ten izotop, tą rudę i wówczas tak w elektrowni jądrowej jest to około do 5% wzbogacenie, natomiast w bombie atomowej powyżej 90%. Także tam musimy wydzielić przez to, dzięki temu ilość tej energii, która wydziela się w bombie atomowej jest bardzo duża. No i my tutaj reakcję jądrową kontrolujemy, w przeciwieństwie do bomby atomowej za pomocą między innymi prętów sterujących. No są różne metody oczywiście kontroli reakcji łańcuchowej, spowalniania, przyspieszania. No, jednym z podstawowych są pręty sterujące. Tutaj widzimy taki schemat rdzenia. Woda, paliwo, woda, paliwo. No i w tych kanałach wodnych, do tych kanałów wodnych możemy wsuwać i wysuwać pręty, które są zbudowane z materiału silnie pochłaniającego neutrony. No i oczywiście wsunięcie całkowite spowoduje, że neutrony wszystkie zostaną pochłonięte, reakcja łańcuchowa gaśnie. I w ten sposób to się dzieje. Proszę Państwa, żeby doszło do takiej reakcji łańcuchowej, musimy niestety neutrony spowolnić. One mają bardzo dużą energię po rozszczepieniu, rzędu 2 milionów elektronowoltów. One się nie nadają, są za szybkie, po prostu bardzo szybko przelatują przez reaktor i nie powodują kolejnych rozszczepień. Musimy je spowolnić, do tego służy moderator, zwykle woda, ciężka woda, grafit. No do bardzo, bardzo małych, z 2 milionów do ułamków elektronowoltów. Moderator jest bardzo istotny. W Czarnobylu moderatorem był grafit. Wspomnę o Czarnobylu, dlaczego doszło do awarii. No, najpowszechniejsze reaktory na świecie to takie, które są moderowane wodą. Proszę Państwa, mówi się, że elektrownia jądrowa jest niebezpieczna. Reaktory są niebezpieczne. Oczywiście, jeśli ktoś będzie je źle wykorzystywał, to są niebezpieczne. Tak samo jak nóż, jak ktoś go źle użyje, to również może dojść do tragedii. Natomiast pytanie jest, gdzie to niebezpieczeństwo jest ukryte w elektrowni jądrowej. Otóż sercem reaktora jest oczywiście rdzeń. Ten rdzeń zbudowany jest z kaset, zwykle około 200 kaset paliwowych. Z wysokości około 4 metrów. Takie kasety mają układ prętów, mniej więcej kilkanaście na kilkanaście prętów. To są takie rurki cienkie, w których umieszczone są pastylki paliwowe, zwykle 2-centymetrowej wysokości, centymetrowej, różnie w zależności od typu reaktora. Ułożone są jedna na drugą. I to właśnie tu, w tej pastylce paliwowej, znajduje się to niebezpieczeństwo. Czym jest to niebezpieczeństwo w elektrowni jądrowej, proszę Państwa? Otóż tym niebezpieczeństwem są właśnie fragmenty rozszczepienia. Fragmenty rozszczepienia są najbardziej problematyczną właśnie kwestią, jeśli chodzi o eksploatację reaktorów jądrowych i to tutaj kryje się to potencjalne niebezpieczeństwo. Mamy z nimi dwa zasadnicze problemy.
Po pierwsze, wszystkie produkty rozszczepienia są radioaktywne, tak? Czyli ponieważ w wyniku rozszczepienia powstają izotopy o różne, tak? To różne izotopy różnych pierwiastków. No i wszystkie są promieniotwórcze, emitują promieniowanie, w związku z tym musimy zrobić wszystko, żeby te izotopy zatrzymać w środku, tak, żeby te izotopy promieniotwórcze nie wydostały się na zewnątrz reaktora. To jest najważniejsza zasada, czyli utrzymanie fragmentów rozszczepienia, nie do spuszczenia, do uwolnienia do środowiska. Drugi problem to jest taki, że no nie wiem, jak sobie Państwo wyobrażają, powiedzmy, wyłączamy reaktor jądrowy, tak? Włączamy elektrownię jądrową. Okazuje się, że nie można tak sobie po prostu nacisnąć przycisk stop, cześć, idę do domu. Niestety nie. Nie dlaczego? Dlatego, że tuż jak się wyłączy reaktor, to znaczy reakcja rozszczepienia już nie zachodzi, ale niestety cały czas są w reaktorze paliwie fragmenty rozszczepienia. Te fragmenty rozszczepienia rozpadają się, emitują promieniowanie. Promieniowanie to jest energia. Oczywiście my ją wykorzystujemy, ale po wyłączeniu cały czas reaktor się grzeje. W związku z tym nawet jak wyłączymy reaktor, to trzeba utrzymywać chłodzenie tego reaktora. No i to jest między innymi jednym z powodów problem w utrzymaniu chłodzenia był między innymi w Fukushimie. I doszło do katastrofy, ale to zaraz powiem dlaczego. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze powiedzmy typowa elektrownia ma moc cieplną około 4500 MW, milionów watów. Taka elektrownia EPR, która francuska, którą być może budujemy w Polsce. Jeszcze rok po wyłączeniu to jest 4,5 miliona watów, to jest wciąż dużo, duża generacja energii, no i jeszcze cały czas trzeba wówczas utrzymywać chłodzenie. Czyli to są zasadnicze problemy, które no mogą, jeśli ich nie będziemy, tak jak utrzymanie tych fragmentów rozszczepienia w środku, czy zapewnienie chłodzenia tego paliwa, no mogą w konsekwencji brak chłodzenia może doprowadzić do problemów i tragedii. Ale się to na szczęście raczej nie zdarza. Kiedyś się kończy, oczywiście, że tak, ale proszę sobie wyobrazić, nawet rok po wyłączeniu wciąż jeszcze trzeba chłodzić. Rok po wyłączeniu, także to jest dużo czasu. No koszty. Oczywiście nikt nie wyłącza na tak długo elektrowni jądrowej, jak ona jest, pracuje, tak? Elektrownia jądrowa, jeśli przechodzi jakiś okres, nie wiem, okres remontu, czy prawda, wymiany paliwa, czy jakiegoś tam, no to nigdy zwykle się na rok nie wyłącza elektrowni. Teraz obecnie elektrownie jądrowe są na tyle wydajne, że w zasadzie pracują około nawet 90%, ponad 90% czasu rocznie. I pracują. W związku z tym takiego okresu to już musi być jakiś poważny remont, prawda, czy jakaś wymiana. Ale tak to się nie dzieje w ogóle. Tylko gdybyśmy zamykali zupełnie elektrownie, na przykład po 60 latach eksploatacji, tak są obecnie projektowane elektrownie jądrowe, no to oczywiście jeszcze po zamknięciu, po wyłączeniu już ostatecznym, jeszcze trzeba. Oczywiście pytanie, co zrobimy z paliwem, bo jak możemy to paliwo przenieść do jakiegoś basenu, prawda, i tak dalej. To jest tylko basen, zawsze się chłodzi, w którym jest przechowywane wypalone paliwo, absolutnie. W związku z tym, no takie, to są czysto techniczne kwestie, tak, czysto techniczne sprawy. Proszę Państwa, mamy dwa najpopularniejsze typy elektrowni jądrowych. Pierwszy to jest elektrownia z reaktorem wodnym ciśnieniowym, PWR. Drugi typ jest to elektrownia jądrowa z reaktorem wrzącym, BWR. Jaka jest między nimi różnica? Te są najpopularniejsze na świecie PWR-y i najprawdopodobniej być może taką właśnie wybudujemy w Polsce, bądź BWR, który oferuje nam General Electric.
Teraz jest bardzo silna współpraca z Amerykanami w dziedzinie energetyki jądrowej, więc może będzie tak, że budujemy BWR. No ale jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Na czym to polega różnica? Otóż elektrownia jądrowa z reaktorem PWR ma trzy obiegi chłodzenia. To są zasadnicze dwie różnice. W reaktorze BWR, w elektrowni BWR są dwa. I to znaczy, że mamy pierwszy obieg chłodzenia, czyli woda, która opływa, przepływa przez rdzeń, trafia do wymiennika ciepła. W wymienniku ciepła, co jest najważniejsze, nie ma wymiany materii, to znaczy skażona woda nie dostaje się do wymiennika, do wody w wymienniku ciepła w drugim obiegu chłodzenia, tylko jest przekaz energii. Następnie tak po odpowiednim ciśnieniu tworzy się para wodna, która napędza turbiny. Mamy trzeci obieg chłodzenia, który jest, woda jest dostarczana z jakiegoś zbiornika wodnego, czyli z rzeki, jeziora, z morza. Zimna woda, która skrapla parę wodną i następnie trafia ona, skroplona para z powrotem do wymiennika. Najważniejsza sprawa kryje się tutaj. Woda, która jest skażona, no bo wiadomo, woda, która przepływa przez rdzeń, jest skażona, pozostaje cały czas w obiegu pierwotnym w obudowie bezpieczeństwa. To jest pierwsza sprawa, najważniejsza. Natomiast w reaktorze wodnym wrzącym jest troszeczkę inaczej. Otóż tutaj są dwa obiegi chłodzenia i para wodna powstaje już w rdzeniu reaktora. I ta para wodna jest skażona. I ta para skażona wodna wychodzi z obudowy bezpieczeństwa, tak, trafia na turbinę. I oczywiście no jest pewien problem, bo na hali turbin trzeba, już jest podwyższony poziom promieniowania, już pracownicy muszą być bardziej, jest już bardziej teren restrykcyjny. I niestety promieniowanie też powoduje uszkodzenia radiacyjne łopat turbin, dlatego też te turbiny w BWR-ach trzeba częściej wymieniać. Bilans mniej więcej, jeśli chodzi o samą eksploatację tych elektrowni, jest podobny, dlatego że tutaj są dwa obiegi chłodzenia, w związku z tym elektrownia jest tańsza. Natomiast, ale przez to trzeba częściej wymieniać turbiny. Natomiast w przypadku PWR-a no, tego problemu nie ma, czyli tutaj no, skażenie wydostaje się na zabudowy bezpieczeństwa, trafia na halę turbin. No, wszystko jest w zasadzie zależy, jak wygląda konstrukcja danej elektrowni, ale taka jest idea. Proszę Państwa, i teraz sprawa bezpieczeństwa. Proszę Państwa, pierwszy reaktor jądrowy, może Państwo słyszeli, był dość dawno, tak zwany stos atomowy, który uruchomił Fermi, Enrico Fermi, włoski fizyk, ale pracujący w projekcie Manhattan. Później w 1942 roku w Chicago. Ten stos atomowy składał się z takich warstw uranu i grafitu. Bardzo podobny zestaw podkrytyczny, to u nas był w Świerku, wybudowany w latach 60. Już nie istnieje oczywiście, ale są jeszcze zdjęcia i są jeszcze elementy grafitowe z tego zestawu. Bardzo podobnie wyglądał. Natomiast no, tak wyglądał pierwszy reaktor. Po prostu były to ułożone klocki z grafitu i pręty, w których pomiędzy nimi były w nadprzemian grafit, uran. No i już wtedy, mimo że jeszcze niewielka była wiedza na temat fizyki reaktorów, już wiedziano, mogą być to niebezpieczne urządzenia i już zadbano o pewne systemy bezpieczeństwa już wtedy w 1942 roku. Jak te systemy wyglądały? Proszę Państwa, dość ciekawie. One były złożone z trzech części. Pierwszym to był człowiek, który stał z toporkiem nad tym zestawem, nad tym stosem, na którego zadanie było w chwili sytuacji awaryjnej przecięcie linki, na której wisiał pręt kadmowy. Kadm jest to materiał, który silnie pochłania neutrony i ten pręt miał tam wpaść do tego stosu, no i wyłączyć ten reaktor. W związku z tym pierwszym był człowiek z toporkiem, drugi był człowiek, który stał po lewej stronie z wiadrem wypełnionym kadmem i jego zadaniem było zasypanie tego stosu atomowego.
I tak wyglądały pierwsze systemy bezpieczeństwa. Oczywiście dzisiaj już nikt nie stoi z wiadrem i nikt nie przecina żadnym toporkiem prętu bezpieczeństwa. Wszystko dzieje się automatycznie, a jeszcze w ogóle już nawet bez ingerencji człowieka, w reaktorach trzeciej generacji. W związku z tym, ale już widzą Państwo, że już na samym początku, od samego początku idea zabezpieczenia i w ogóle istniała. I proszę Państwa, no, bezpieczeństwo zapewnia się na różny sposób. Pokażę jakieś przykłady, zanim dojdę do Fukushimy czy Czarnobyla. Na szczęście energetyka jądrowa jest bardzo specyficznym, jest bardzo specyficzną branżą, dziedziną gospodarki. Elektrownie jądrowe są ściśle kontrolowane. Nie tylko poprzez instytucje krajowe. W kraju głównie dotyczy to Państwowej Agencji Atomistyki oraz Dozoru Technicznego, ale również międzynarodowe. Wiecie Państwo być może, że istnieje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która również dba o Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu, która również dba o kontrolę i kontroluje, co się dzieje w danym kraju. No ale to oczywiście my jesteśmy za to odpowiedzialni i nasze organy kontrolne, aby tą jakość na budowie i przede wszystkim materiałów zapewnić. Jest również, wiecie Państwo, jednym z oferentów elektrowni jądrowej w Polsce są Chiny. Tak, Chiny mogą nam sprzedać bardzo tanio reaktor. A oczywiście cena, którą zaproponowali, uwzględniała fakt, były to policzone z materiałów, które spełniały normy chińskie. My mamy troszeczkę bardziej unijne normy, których my musimy przestrzegać, są bardziej wyśrubowane. W związku z tym w zasadzie ten koszt byłby inny, no ale pierwsza cena, którą podali, była tak niska, że w zasadzie no, nic tylko budować, prawda? Nic tylko budować. No ale fakt jest faktem, że to była cena, jaką oni płacą u siebie, stosując ich normy, ich materiały i tak dalej. Natomiast no, u nas na pewno trzeba byłoby to przeliczyć i musieliby się dostosować do naszych wymagań. Proszę Państwa, jedziemy dalej. Otóż jednym z elementów bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej jest tak zwana dywersyfikacja, czyli różnorodność działania systemów bezpieczeństwa. To jest prosty przykład. Otóż systemy są tak skonstruowane, żeby mierzyły różne wielkości, różne parametry fizyczne, na przykład temperaturę i ciśnienie. I układy są tak zbudowane, że jeśli sygnał w przekroczeniu danych parametrów, czy jest za duży, czy za mały, w zależności od danego parametru, jeśli pojawi się na dwóch z trzech torach pomiarowych, natychmiast da sygnał o wyłączeniu. Tak samo, jeśli na przykład ciśnienie, musimy mierzyć jak najwięcej parametrów, ustalić jak najwięcej warunków. Jeśli na przykład ciśnienie dwa z trzech torów pomiarowych wykaże odchylenie od normy czy jakiegoś zakresu, również pojawi się komunikat o wyłączeniu. No i takich systemów stosowanych jest wiele w elektrowni jądrowej. Wykorzystujemy naturalne prawa, oczywiście prawa przyrody, naturalne siły, cechy bezpieczeństwa i na przykład siłę ciężkości. Tak jak powiedziałem, nikt już nie stoi z toporkiem i nie przecina tej linki, która, prawda, była w Fermiego. Obecnie pręty kontrolne i pręty bezpieczeństwa są różnego typu. Kontrolnymi sterujemy reakcję łańcuchową na bieżąco. Pręty bezpieczeństwa służą do natychmiastowego wyłączenia reaktora. Są zawieszone na elektromagnesach. I oczywiście w sytuacji, kiedy zostaną przekroczone jakieś pojawi się sygnał do awaryjnego wyłączenia reaktora, pręty bezpieczeństwa, elektromagnesy puszczają, czy zaniknie prąd w samej sieci elektrycznej elektrowni, wówczas pręty opadają pod wpływem siły grawitacji. W reaktorze w Czarnobylu był inny problem, też zaraz powiem, otóż pręty bezpieczeństwa
były, nie wpadały pod wpływem siły grawitacji, tam wjeżdżały na takich szynach, część z nich od góry, część z nich od dołu. No i stąd pojawił się między innymi problem w Czarnobylu, ponieważ część prętów, które wjeżdżały od dołu, zaklinowała się, ale o tym zaraz. No i ponieważ ze względu na błąd konstrukcyjny, tam może już dokończę, otóż kiedy pręty, błąd konstrukcyjny w reaktorze w Czarnobylu polegał na tym, że kiedy pręty wjeżdżały do rdzenia, pojawiał się gwałtowny skok mocy. On trwał chwilę, ułamek sekundy dosłownie i pręt wjeżdżał dalej i ten pik mocy zanikał natychmiast. W sytuacji, kiedy doszło w sytuacji awaryjnej w Czarnobylu, oczywiście to był splot wielu wydarzeń, to był splot wielu przyczyn, to jedną z nich było to właśnie, że część prętów, która wjeżdżała do dołu, zaklinowała się. W tym momencie ten pik mocy trwał cały czas. I doszło do tego, że w ciągu dosłownie chwili skok mocy w reaktorze w Czarnobylu był bardzo, bardzo duży. Takie konstrukcje są absolutnie niedopuszczalne i dzisiaj tylko w ten sposób jest rozwiązany ten problem. To jest zdjęcie z reaktora Maria w Świerku. Czy ktoś był w Świerku może z Państwa? Jedna osoba. Pani była w Świerku, świetnie. Otóż to jest reaktor Maria, można zwiedzić oczywiście. Czasami są dni otwarte, raz na jakiś czas można przyjechać do Świerku, bądź też zorganizowaną grupą, no i zobaczyć, stanąć nad hali. Tutaj jest pod tą płytą, jest pod około 9 metrów, pod 9-metrową, 8-9 metrów wody, znajduje się sam rdzeń. No i to są właśnie pręty bezpieczeństwa, które i kontrolne, które wiszą na elektromagnesach. I proszę Państwa, kolejna sprawa to są wykorzystanie takiej prozaicznej sprawy jak różnica ciśnień. Otóż, jak powiedziałem Państwu, musimy zatrzymać fragmenty rozszczepienia w rdzeniu. Absolutnie nie można dopuścić do uwolnienia poza reaktor. W związku z tym, w jaki sposób to się realizuje? Między innymi nad zbiornikiem reaktora wiszą mniejsze zbiorniki wypełnione wodą. Idea jest taka, że w zbiorniku reaktora utrzymuje się wyższe ciśnienie, tak na tyle wysokie ciśnienie, że tutaj zawór, klapka, która jest, cały czas jest zamknięta. Gdyby doszło do awarii, taka awaria na czym mogła polegać? Na rozszczelnieniu zbiornika, na rozszczelnieniu jakiegoś układu chłodzącego, no wiadomo, że ciśnienie natychmiast zmniejsza się. Jeśli ciśnienie zmniejsza się, to pod wpływem oczywiście siły ciężkości tutaj woda wpadnie i zaleje rdzeń. To jest najważniejsza sprawa. Tak? Czyli dopuścić do automatycznego, bez ingerencji człowieka. W reaktorach obecnie robi się takie systemy, ponieważ wiecie Państwo, że najbardziej zawodnym elementem elektrowni jądrowej jest człowiek. To człowiek zawinił w Czarnobylu, człowiek również zawinił w Fukushimie. Aby nie dopuścić do tego, to takie systemy się przygotowuje, które będą wymagały ingerencji człowieka. Oczywiście wszystkie systemy również się powiela, czyli nie mamy jednego układu chłodzenia, dwa, trzy. Dlaczego? Dlatego elektrownia jądrowa jest tak drogim obiektem w budowie, tak? Za elektrownię węglową płacimy około 3-4 miliardy złotych, za elektrownię jądrową 3-4 razy tyle. Dlatego właśnie, że te wszystkie systemy są zwielokrotnione. Są dwa, minimum trzy razy wszystko jest zwielokrotnione. Ponieważ jak zawiedzie pierwszy system, to będzie drugi układ, jak drugi, to trzeci. Niestety to generuje koszty. Również się rozdziela te systemy, czyli nie dość, że one są powielone, tu jest przykład reaktora EPR, to jeszcze muszą być umieszczone w różnych częściach, po różnych stronach, na przykład zbiornika reaktora. Ponieważ jak wybuchnie pożar z jednej strony, no to możemy uruchomić te same systemy po drugiej stronie. No i to właśnie mówię, powoduje niestety bardzo duże koszty. Między innymi, ponieważ jedną z poważniejszych awarii jest stopienie rdzenia.
No i oczywiście, oczywiście są te zbiorniki z wodą, które zalewając rdzeń, po pierwsze odprowadzą od wody, po pierwsze odprowadzą ciepło, schłodzą, po drugie zatrzymają fragment rozszczepienia, no ale czasami nie udaje się, powiedzmy. W związku z tym, jeśli dojdzie do stopienia rdzenia, co między innymi było w Fukushimie, obecnie instaluje się tak zwane chwytacze rdzenia, czyli gdzieś, gdzie ten rdzeń stopiony będzie mógł spłynąć, tak, żeby po prostu nie uszkodzić zbiornika reaktora i żeby nie doszło do wydostania się fragmentów rozszczepienia na zewnątrz. Co się dzieje, jeśli dojdzie do awarii? Jeśli dojdzie do awarii w elektrowni jądrowej, trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, dość brzmiało prozaicznie. Nieraz nie jest tak łatwo wykonać, jak się przekonaliśmy. Wyłączyć reaktor i dostarczyć wodę do rdzenia. No, wyłączenie reaktora jest dość proste. Opadają pręty bezpieczeństwa, reakcja łańcuchowa gaśnie. Następnie dostarczamy wodę do rdzenia. No i tutaj, tak jak pokazywałem chwilę temu, są te specjalne zbiorniki, które mają doprowadzić wodę zalać rdzeń, aby przede wszystkim zatrzymać fragmenty rozszczepienia i schłodzić rdzeń. Proszę Państwa, obecnie w reaktorach trzeciej generacji jest tak zwane złote 30 minut. Reaktory projektuje się w ten sposób, żeby przez 30 minut od momentu wystąpienia awarii reaktor sam się wyłączył, sam się schłodził i doprowadził do bezpiecznego stanu. Dopiero po 30 minutach operator, który siedzi w sterowni, może wykonać pierwszą operację. Dlatego, że największym problemem jest panika, w jaką człowiek może wpaść. Oczywiście, mimo że są to ludzie bardzo dobrze przygotowani, przeszkoleni, no to nigdy nie wiemy, jaka jest reakcja, będzie reakcja człowieka na stres, czy, prawda, w związku z tym, pamiętaj, najbardziej zawodnym elementem jest człowiek. W związku z tym daje się, tak się projektuje systemy, żeby przez 30 minut elektrownia mogła się sama doprowadzić do bezpiecznego stanu. Człowiek ochłonie i dopiero może wtedy, tak, dopiero podjąć pierwszą decyzję. No ale co się stanie, jeśli już wszystkie systemy zawiodą? Jeśli już wszystkie systemy zawiodą, nic nie udaje się zrobić, no to oczywiście, co niestety, nie udaje się schłodzić rdzenia, wówczas rdzeń się topi. No i oczywiście może spowodować uszkodzenie, jeśli nie ma tego chwytacza, to rdzenia, o którym wspomniałem, może spowodować rozszczelnienie zbiornika. Następnie może dojść do wybuchu w elektrowni. Co tam wybucha, to za chwilę powiem, bo niektórzy myślą, że i w Czarnobylu, i w Fukushimie doszło do wybuchu jądrowego. Niestety nie. Ale jeśli już dojdzie do takiej najgorszej sytuacji, kiedy dojdzie do rozerwania obudowy bezpieczeństwa, no to już jest najgorsza z możliwych awarii. Tak? Rozerwanie obudowy bezpieczeństwa to jest najgorsza z możliwych awarii. Wówczas radioaktywne substancje wydostają się na zewnątrz, dochodzi do skażenia terenu. Koniec. Oczywiście, żeby temu zapobiec, stosuje się system barier bezpieczeństwa. Dlatego mam taki gadżet, ponieważ te bariery są właśnie jak taka... Co to jest? Oczywiście. W związku z tym w reaktorach, w elektrowni jądrowej są również, tak jak w rosyjskiej Matrioszce, są bariery bezpieczeństwa. Najpierw mamy pierwszą. Tą pierwszą barierę bezpieczeństwa jest sama struktura warstwy paliwowej, czyli sama pastylka, która zatrzymuje około 99% fragmentów rozszczepienia. To jest pierwsza bariera. Później kolejna bariera, jak pierwsza zawiedzie, to jest następna bariera i tą następną jest sama koszulka paliwowa. Ten pręt, w którym są pastylki paliwowe, nazywamy koszulką paliwową. Potem jak zawiedzie druga bariera, mamy kolejną, czyli zbiornik reaktora, potem betonową osłonę. Oczywiście to w zależności od typu elektrowni może być ich mniej lub więcej. Tak, to jest przykład jakiś. Betonowa osłona,
Jeszcze mamy powłokę żelbetonową, no i jakąś obudowę bezpieczeństwa. Jak zawiedzie pierwsza bariera, mamy drugą, jak druga, to trzecia, jak nie, to czwarta. Niestety, jak zawiedzie ta ostatnia, no to już dochodzi do katastrofy. No ale oczywiście wiedzą Państwo, że tych katastrof nie ma na co dzień, w związku z tym bardzo elektrownie, bardzo dobrze pracują, no ale dzięki temu, że te wszystkie systemy świetnie działają. Proszę Państwa, dlaczego doszło między innymi do awarii w Czarnobylu? Wspominałem Państwu, że większość reaktorów jest moderowanych wodą. To są tak zwane reaktory wodne, PWR, BWR, nieważne. Chodzi o to, że są moderowane wodą. Natomiast reaktor w Czarnobylu był moderowany grafitem. Woda służyła tylko jako chłodziwo. I teraz co się stało, jak doszło do awarii? Doszło do nagłego wzrostu mocy w rdzeniu reaktora w Czarnobylu. Jak dojdzie do wzrostu mocy, to co się dzieje w reaktorze typowym wodnym? Reaktor się grzeje oczywiście, tak? Bo moc rośnie. Jeśli się grzeje, to woda wyparowuje. Jeśli woda wyparowuje, no zmniejsza się gęstość moderatora, jednym słowem. Czyli liczba tych neutronów, które są moderowane, zmniejsza się. Te neutrony wracają do paliwa i nie są zmoderowane, nie mają tak odpowiedniej energii, aby spowodować kolejne rozszczepienia. W związku z tym taki reaktor wyłącza się automatycznie. Czyli na tym polega ta zasada, że każde przegrzanie rdzenia w reaktorze PWR no, spowoduje automatyczne wyłączenie się reaktora, dlatego że już rozszczepienia do reakcji łańcuchowej nie dojdzie. Bardzo małym prawdopodobieństwem. Bardzo, ma praktycznie nie zerowym, tak? Natomiast musimy je spowolnić, bo największy przekrój czynny, czyli prawdopodobieństwo zajścia tej reakcji, jest dla neutronów termicznych w przypadku uranu-235, dlatego je trzeba spowolnić. Natomiast w przypadku reaktora w Czarnobylu sytuacja była inna. Otóż tam, gdy doszło do wzrostu mocy, no to woda wyparowała. Jak woda woda wyparowała, służyła tylko do odbioru ciepła. Neutrony były cały czas moderowane w graficie, wracały do rdzenia, no i reakcja łańcuchowa cały czas zachodziła. Dlatego też cały czas moc rosła. No i nie było jak chłodzić. Oczywiście takie reaktory są zakazane. No nie projektuje się w ten sposób reaktorów. Wszystkie reaktory czarnobylskie przeszły modernizację. Oczywiście one pracują jeszcze na terenie Rosji głównie, natomiast one przeszły modernizację i są bezpieczne. Ale tak, to była między innymi przyczyna tej awarii. Kolejnym argumentem jest to, że elektrownia jądrowa promieniuje. Otóż powiem Państwu, że elektrownia jądrowa promieniuje tak samo jak Państwa budynek, w którym mieszkacie. Nie różni się to niczym innym, dlatego że elektrownia z zewnątrz jest też takim budynkiem. Całe to promieniowanie, które jest niebezpieczne, powstaje w wyniku reakcji rozszczepienia, zatrzymywane jest w zbiorniku reaktora, w rdzeniu reaktora, między innymi przez wodę, która otacza rdzeń. Natomiast niestety, ponieważ wiecie Państwo, to już jest pewna obsesja, że musimy zmniejszać te dawki z elektrowni jądrowej jak tylko się da. Wymagania europejskie są, tu jest przykład, bo wiecie Państwo, że promieniowanie jest wszędzie, tak? Wszystko dookoła nas promieniuje, Państwo jak tu siedzą również promieniują. U nas głównym źródłem promieniowania jest, wiecie Państwo co? Potas w naszych organizmach, komórka nie promieniuje tym typem promieniowania, proszę pana. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne, a nie jądrowe. Natomiast w naszych organizmach jest potas i tam jest pewien izotop, potas 40. Proszę państwa, ktoś, kto ma większą masę mięśniową, proszę spojrzeć na siebie, ten promieniuje bardziej. W związku z tym, ponieważ potas gromadzi się w mięśniach i u nas jest licznik promieniowania całego ciała i można zmierzyć takiego sportowca i ocenić jego masę mięśniową na przykład na tej podstawie. Natomiast no, wiedzą Państwo, że promieniowanie jest wszędzie. Budynki promieniują, materiały budowlane, w glebie znajdują się izotopy promieniotwórcze.
No i jest to tak zwane promieniowanie naturalne, bez którego i życie by nie było, życia na Ziemi, ale również no, nie unikniemy go. I mówi o taka dawka roczna podana jest w milisiewertach. Milisiewert jednostka dawki pochłoniętej w zależności od miejsca na świecie. Na przykład w Finlandii jest to 7,3, średnio na świecie 2,4 milisiewerta rocznie. Natomiast wymagania jest takie, żeby elektrownia jądrowa europejskie nie emitowała więcej niż 0,1 milisiewerta rocznie. Tutaj na przykład jest w Szwecji czy we Francji, to są tak bardzo małe dawki, które w zasadzie bardzo trudno zmierzyć. Szacuje się, oblicza się te wielkości tych dawek od elektrowni jądrowej, no ale jest pewna oczywiście fobia, że elektrownia jądrowa promieniuje tak samo jak państwa budynek i nic poza tym. Proszę Państwa, no oczywiście są tak zwane strefy wyłączenia, to znaczy jeśli dojdzie do pewnej awarii, to są strefy 2, 800 metrów i 3 kilometry. 8 typowa elektrownia w tej chwili trzeciej generacji, to mniej więcej to, co największe jest zagrożenie, to jest 800 metrów od elektrowni. Zwykle jest to na płot samej elektrowni. Wówczas ten teren jest najbardziej skażony. Potem kolejna strefa interwencyjna to jest 3 kilometry, gdzie trzeba byłoby ewakuować, czasowo przesiedlić ludność. Natomiast powyżej nie ma już takich działań. Oczywiście te strefy wyznacza się dla każdego typu elektrowni. Tak? To jest jakaś typowa w tej 800-3000 metrów, to jest pewne chyba na przykładzie EPR-a, natomiast oczywiście każda elektrownia ma swoje, ale to jest wszystko tego rzędu. Także to nie jest tak, że raptem w obecnym czasie przy elektrowniach trzeciej generacji, że jak dojdzie do katastrofy, no to będziemy skażeni wszyscy dookoła, prawda? I to skażenie dojdzie aż z północy na południe Polski. Nie. Natomiast w tych katastrofach, do których doszło w Fukushimie czy w Czarnobylu, to były reaktory starszej generacji. W Fukushimie to był reaktor pierwszej generacji, który już miał być wyłączony. Natomiast my takiej reaktora i takiej elektrowni nie będziemy stawiali w Polsce oczywiście. No i wspomniałem o Czarnobylu. Czarnobyl był to... Ja mam jeszcze pytanie właśnie co do tych chmur, które potrafią tysiące kilometrów pokonać. Tak. No, oczywiście. Bardzo dobre pytanie, ale... To jest, jeśli dojdzie już do takiego skażenia, jak było w Fukushimie czy w Czarnobylu, to oczywiście lotne fragmenty rozszczepienia dostają się do atmosfery. Tego nie da się uniknąć. To, co tutaj pokazałem, to jest skażenie to najbliższe, opad paliwa i tak dalej, prawda? To jest największe skażenie. No niestety tego się nie da uniknąć. Jeśli dojdzie do emisji do atmosfery, to ale dawki, które do nas docierały na przykład po Fukushimie, to były tak bardzo ciężko mierzane. Oczywiście dało się to zauważyć, ale to jest w ogóle dla nas kompletnie obojętne. Czarnobyl za chwilę pokażę właśnie, zaraz Państwu pokażę. To właśnie chciałam o tym opowiedzieć. Czarnobyl, jak wiedzą Państwo, ktoś był z Państwa w Czarnobylu? Ja byłem dwa razy. Jak widzą Państwo, wróciłem i stoję przed Państwem, w związku z tym można tam pojechać i zobaczyć, z tego się zrobił biznes turystyczny, ja tam byłem 10 lat temu, ale no, można, mając pieniądze, to non-stop wycieczki jeżdżą z Polski do Czarnobyla. Czarnobyl służył do celów militarnych. Wiedzą Państwo, że pod przykrywką produkcji energii elektrycznej produkowano pluton do bomby atomowej i dlatego też ten reaktor umożliwiał wyjmowanie paliwa z rdzenia reaktora w trakcie pracy tego reaktora. I elektrownia w Czarnobylu niestety miała mnóstwo błędów konstrukcyjnych. Między innymi nie miała obudowy bezpieczeństwa, o której Państwu wspominałem. Stąd też doszło do tak łatwego uwolnienia produktów rozszczepienia na zewnątrz. A budowa bezpieczeństwa w zasadzie nie istniała. Byłaby to zwykły budynek, taki jak ten praktycznie.
Natomiast wad konstrukcyjnych było bardzo dużo, między innymi z tymi prętami bezpieczeństwa, o których Państwu wspominałem. Natomiast Pani pyta o dawki. Otóż, proszę Państwa, w roku 2000 Komitet Naukowy ONZ do spraw skutków promieniowania atomowego opublikował informacje na temat dawek otrzymanych przez ludność świata. Proszę spojrzeć, że w latach na czerwono zaznaczono Czarnobyl. Oczywiście jest to dawka średnia w świecie, na świecie. My w Polsce podlegamy mniej więcej pod tą światową, bo oczywiście ludność, która była najbliżej, dostała większą dawkę. Tak, to jest średnia na świecie, ale dla nas bardzo zbliżona jest właśnie ta średnia światowa. Natomiast proszę spojrzeć i porównać sobie z wybuchami, które miały miejsce w latach 50. i 60. bomb atomowych w atmosferze głównie. Jeszcze za chwilę wrócę do tego wykresu. To są dane na temat prób jądrowych na świecie od 1945 roku. Widzą Państwo ten skok ilości prób jądrowych pod koniec lat 50., na początku lat 60. Do dzisiaj przeprowadzono 2120 prób bombami atomowymi w atmosferze oraz podziemnych. Ten skok, tu widzą Państwo, jest związany z dawką, którą tutaj Państwo widzą pod koniec lat 50. i 60. No, wówczas ludzie, panie na przykład, nie kojarzyły faktu, że następuje tak dużo prób jądrowych w atmosferze. Nikt o tym nie wiedział, dostał pewną dawkę i żyjemy dalej. Widzą Państwo, że średnia światowa dawka po Czarnobylu była mniejsza niż ta od prób atomowych w atmosferze. W związku z tym nie można tak powiedzieć, że Czarnobyl był to największą katastrofą. No dla nas nie. Oczywiście zrobiliśmy wszystko jak najlepiej i zostaliśmy pochwaleni za wprowadzenie dawek, prawda? Ludność dostała jod. Natomiast wszystko było prawidłowo zrobione, dlatego że nikt nie mógł się spodziewać, szczególnie że była blokada informacyjna i tak naprawdę nie było wiadomo o skutkach i co się dzieje w tej elektrowni w Czarnobylu. Natomiast największym problemem Czarnobyla i to, co teraz również jest problemem w Fukushimie, są przesiedlenia ludności. Prawda? Oczywiście ewakuowano bardzo dużo, kilkadziesiąt tysięcy osób, które i błąd popełniono, który polegał zasadniczo na tym, że po pewnym czasie ta ludność mogła wrócić na pewne tereny. Natomiast nie pozwolono. No i wiadomo, że to powoduje pewne psychiczne problemy. Powodowało alkoholizm, ludzie. Wiedzą Państwo, kiedy trzeba natychmiast opuścić swój dom i nigdy do niego nie można wrócić. Te same problemy społeczne są w tej chwili w Japonii po Fukushimie. Oczywiście większość z tych osób mogła wrócić na swoje tereny i pewnie był to błąd. Natomiast trzeba byłoby się wgłębić w ten problem, jeśli tej katastrofy, bardziej problem społeczny katastrofy w Czarnobylu. Są pewne nauczki, oczywiście po każdej katastrofie są nauczki. Uczymy się tak jak w przemyśle lotniczym. Każda katastrofa w lotnictwie wnosi coś nowego do bezpieczeństwa lotnictwa i samolotów. Tak samo jest tutaj, jest 1:1. Również każda katastrofa, każda awaria wnosi coś nowego zmienia się pewne konstrukcje, czy przepisy, czy procedury. W Fukushimie było o tyle problem, że wydawałoby się, że Japonia jest to kraj wysokiej technologii. Świetne, prawda, wysoka technologia, świetnie, a zawiodły najbardziej prozaiczne sprawy, a doszło do katastrofy. Tam zawinił człowiek, który kiedy doszło do tej awarii, ponieważ tam jest bardzo zhierarchizowane społeczeństwo.
No i zawiodła pewna komunikacja między personelem wyższym, a w końcu ministrem, czy kimś, kto miał wyżej zadecydować, co dalej robić. No i to doprowadziło do katastrofy. Zawiodły pewne proceduralne sprawy, co wydawało się dość prozaiczne, ale także konstrukcyjne. Otóż wiecie Państwo, że było to jedno z największych trzęsień ziemi, którego Japończycy się w zasadzie nie spodziewali. Zaprojektowali mur osłonny, który miał 6,5 metra, a fala tsunami, która nadeszła po tym trzęsieniu ziemi, miała 14 metrów. W związku z tym wiedzą Państwo, że oczywiście woda wlała się na teren elektrowni. Kolejnym błędem było to, że generatory diesla, które miały zasilać awaryjne układy chłodzenia, były w zasadzie umieszczone tak, że ta woda zalała te generatory diesla, zalała paliwo do tych generatorów diesla, czyli po prostu one powinny być wyżej umieszczone, jeszcze wyżej. No niestety nikt tego nie przewidział. I doszło do takiej sytuacji, że w zasadzie utracili Japończycy również możliwość awaryjnego chłodzenia tego reaktora. Dlatego też doszło do stopienia rdzenia i w konsekwencji do wybuchu. Co tam wybucha? Co wybuchło w Czarnobylu i co wybuchło w Fukushimie? Proszę pamiętać, że nie są to wybuchy jądrowe. Absolutnie nie są to wybuchy jądrowe. To, co wybucha, to jest wybuch chemiczny. Proszę Państwa, koszulki, czyli te pręty, w których usadzone są pastylki paliwowe, zbudowane są z cyrkonu. Cyrkon powyżej temperatury 1000 stopni Celsjusza zaczyna reagować z wodą. Dochodzi do takiej prozaicznej reakcji chemicznej, w której powstaje wodór. Wiecie Państwo, że wodór jest łatwopalny i wystarczy iskra i wodór wybucha. I właśnie ta reakcja jest bardzo problematyczna. Tak, właśnie ta reakcja, która doprowadza do produkcji wodoru. I oczywiście w Fukushimie są pewne systemy, instalacje, które rekombinują wodór, zamieniają go z powrotem w wodę. Natomiast i one były również zainstalowane w Fukushimie. Tylko problem polegał na tym, że one były zasilane energią elektryczną. A jak nie było energii elektrycznej, bo generatory diesla zostały zalane, no to również i te rekombinatory wodoru nie działały. Dlatego też doszło do wybuchu. Kolejno wybuchały kolejne bloki tej elektrowni, właśnie wybucha wodór. To samo było w Czarnobylu, również wodór. Nie ma wybuchu jądrowego. To jest zawsze eksplozja wodoru. Wydaje się oczywiście po Fukushimie, na zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej były takie, żeby we wszystkich elektrowniach jądrowych instalować rekombinatory wodoru, one tak mniej więcej wyglądają, które nie są zasilane energią elektryczną. No i wydaje się, że dzięki temu być może poradziliśmy sobie z tym problemem i już nigdy w życiu do takiego wybuchu wodoru nie dojdzie. No ale oczywiście nigdy na 100% nie można być pewnie pewnym, ale już na pewno ta zasada, że wymieniono te rekombinatory, praktycznie ten problem eliminuje. Na czym polega problem z wypalonym paliwem jądrowym? Wiecie Państwo, oczywiście mamy różne kategorie odpadów. Są to odpady nisko i średnio aktywne. Zasadniczo nie ma z nimi problemu. Mamy w Polsce składowisko odpadów radioaktywnych. Wiecie Państwo gdzie? W Różanie nad Narwią, tam bardziej na północ od Warszawy. I prowadzone przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, takie przedsiębiorstwo państwowe, które jest na terenie Świerka, był to dawniej zakład doświadczalny, dzisiaj jest przedsiębiorstwem państwowym. I odpady wysokoaktywne, czyli te problematyczne odpady, które powstają, te wysokoaktywne odpady, to jest właśnie paliwo jądrowe. Nie ma na świecie jeszcze składowiska ostatecznego wypalonego paliwa jądrowego, nie istnieje. Są pewne doświadczalne składowiska, jak we Francji, czy projektowany był w Szwajcarii, w Finlandii. We Francji to na pewno, bo byłem, pół kilometra pod ziemią. Ale niestety to są wszystko doświadczalne składowiska, nie istnieje finalny przechowalnik. Jakie są z tym problemy? Otóż
Mówiłem Państwu, że tego uranu niedużo potrzeba do, rocznie do elektrowni jądrowej. To, co głównie produkuje się, to, co głównie jest odpadem, to są oczywiście fragmenty rozszczepienia i izotopy plutonu. Pluton jest dość ciekawym materiałem, bo oczywiście pluton świetnie nadaje się również jako paliwo jądrowe, ale świetnie daje się również do budowy bomby atomowej. Dlatego, że masa krytyczna, czyli ta ilość materiału rozszczepialnego, która jest potrzebna, żeby była reakcja rozszczepienia łańcuchowa zaszła, no jest dużo mniejsza dla plutonu niż dla uranu. W związku z tym łatwiej jest wybudować bombę plutonową. No i teraz pytanie, co z tymi odpadami można zrobić. Zakładamy, że są różne dwie drogi główne. Cykl otwarty i cykl zamknięty. Cykl otwarty jest taki, że paliwo jest raz użyte w reaktorze i następnie trafia do składowiska ostatecznego. Spójrzmy na ten schemat, gdzie my mamy elektrownię jądrową. Spójrzmy najpierw niżej. Najpierw zacznijmy od w ogóle produkcji uranu, potem zakłady wzbogacania, zakłady konwersji, zakłady produkcji paliwa, no i trafia świeże paliwo do elektrowni jądrowej. I teraz tak, jeśli paliwo, my w Polsce nie zdecydowaliśmy oczywiście jeszcze, bo jeszcze daleko do decyzji elektrowni jądrowej, ale nie ma sensu w tej chwili podejmować decyzji o tym, co będziemy robili z naszymi odpadami promieniotwórczymi. To od razu Państwu powiem. Jeśli ktoś dzisiaj chce postawić argument, że my nie wiemy, czy prawda jest to problem, to absolutnie nie. Dlatego, że jeśli elektrownia jądrowa, która u nas powstanie, ma czas eksploatacji około 60 lat, w związku z tym odpady i tak wypalone paliwo nie składuje się od razu pod ziemią, dlatego że jest po wyjęciu z rdzenia, jest tak promieniotwórcze, tak aktywne, że musi przeleżeć ileś czasu w basenie przechowawczym obok rdzenia, żeby się schłodziło. I tak z nim nic nie można zrobić, bo jest bardzo niebezpieczne. W związku z tym dopiero po kilkudziesięciu latach dopiero możemy decydować, co z tym paliwem robić. Dlatego nie jest potrzeba, nie ma takiej potrzeby, abyśmy już dzisiaj, w szczególności przed wybudowaniem elektrowni, zdecydowali o tym, co zrobić z odpadami. Dlatego, że za 20, 30, 40 lat mogą być już nowe technologie postępowania z wypalonym paliwem, których może jeszcze nie znamy, które zdecydowanie ułatwią nam życie. Tak? W związku z tym na razie nie ma sensu podejmować tej decyzji, ale ogólnie są dwie drogi. Przede wszystkim cykl otwarty, czyli z elektrowni jądrowej trafia paliwo w całości do składowiska ostatecznego pod ziemią, albo druga droga jest paliwo przerabiane w zakładach przerobu wypalonego paliwa, gdzie stamtąd jest wydobywany uran, który się nie rozszczepił, a proszę Państwa, tylko około 4% uranu ulega rozszczepieniu w takim paliwie. Pozostałe 96% spokojnie można teoretycznie oczywiście, bo praktycznie nie jest to takie proste, wykorzystać. No i wydobywa się pluton, wydziela się inne izotopy, tak zwane aktynowce, które są problematyczne, mają powiedzmy dłuższy okres połowicznego rozpadu, no więc wydziela się pewne kategorie grupy izotopów i co się dalej dzieje? Ten odzyskany uran i pluton trafia do specjalnych zakładów produkcji paliwa MOX, Mix Oxide Fuel, i ze świeżym uranem miesza się ten, który odzyskaliśmy, i takie paliwo MOX może z powrotem być śmiało wykorzystane w elektrowni jądrowej. To jest tak zwany recykling wypalonego paliwa. Natomiast no, w związku z tym oczywiście istnieją zakłady przerobu paliwa, między innymi we Francji, Rosjanie mają swoje zakłady. Jest to proces dość kosztowny na ten moment. Recykling paliwa jest nieopłacalny w zasadzie na razie jeszcze, dlatego że cena rudy uranu na rynkach światowych jest po prostu bardzo niska, na tyle niska, że się ten recykling nie opłaca robić. Ale się go robi. Dlaczego? Myślą Państwo. Jest pewien powód. Otóż jest problem z plutonem militarnym.
z bomb, z broni jądrowej, z który po likwidacja broni jądrowej w latach 80. po zimnej wojnie, potem w latach 90. są traktaty między Stanami a Rosją, powodowała, że coś trzeba z tym plutonem robić, z bomb atomowych. No i między innymi stosuje się właśnie ten pluton, miesza się ze świeżym uranem i tworzy się paliwo MOX. Ale w przyszłości, jak już rudy uranu będzie coraz mniej, chociaż to na razie jeszcze daleka przyszłość, ten proces będzie oczywiście ekonomicznie bardziej opłacalny. W związku z tym na razie, na ten moment naprawdę nie ma sensu, abyśmy podejmowali decyzję, czy będziemy budowali składowisko ostateczne w Polsce, gdzieś pod ziemią zakopywali, czy wysyłali paliwo do recyklingu. Tak? To jest absolutnie poza tą kategorią czasową. Pytanie teraz zasadnicze. To jest oczywiście zdjęcie ze składowiska odpadów w Różanie. W Różanie jest składowisko odpadów nisko i średnio aktywnych, czyli głównie z medycyny, przemysłu, z naszego środka jądrowego. Natomiast no i elektrownia jądrowa również będzie generowała, ale to składowisko wypełni się lada dzień. No, może już niedługo. W związku z tym trwają prace lokalizacyjne. Wytypowano 4 lokalizacje, nikt ich nie zna. W związku z tym proszę nie pytać, to jest ścisła tajemnica, gdzie te lokalizacje są. Ale tam trwają prace i okoliczna ludność ma tą świadomość, że tak. Że może być składowisko, są 4 lokalizacje i za jakiś czas będzie decyzja, gdzie powstanie nowe składowisko odpadów promieniotwórczych, bo to obecne no, niedługo będzie wypełnione. To też opowieść jest na długa opowieść, jakie są problemy również społeczne przy takim składowisku. No i teraz pytanie na koniec. Dlaczego w zasadzie budujemy taką elektrownię jądrową? Dlaczego, jak w ogóle wygląda to na świecie? Oczywiście wiedzą Państwo, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Są populacje, które i kontynenty, których bardzo mało produkuje się tej energii elektrycznej, jak na przykład w Afryce. Kraje niektóre afrykańskie mają również programy jądrowe i są bardzo wspierane przez społeczność międzynarodową, przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Zakładam się, że może być taka sytuacja, że prędzej tam będą budowane elektrownie jądrowe niż w Polsce, jeśli będziemy tak zwlekali z ostateczną decyzją. Natomiast my na świecie produkuje się około 10-11% energii elektrycznej z elektrowni jądrowych. Czy aż, czy tylko, to już do Państwa decyzji pozostawiam. Natomiast 40% wciąż z węgla, 23% z gazu, to były z 2012 roku te dane, ale niewiele się zmieniają. W chwili obecnej oczywiście myśleliśmy, że po Fukushimie to będzie już koniec. A prasa oczywiście i media, to było, wiecie Państwo, Fukushima była bardzo ciekawym eventem również dla nas. Bo ja mogę Państwu powiedzieć z własnego doświadczenia, że prowadząc to, akurat byliśmy, to była intensywna kampania społeczna w Polsce. Tak, komunikowało się na bieżąco na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. I nagle w 2011 roku wydarzyła się katastrofa. Dla nas to był gigantyczny szok. Tak, to jest po prostu nie raptem w pewnym momencie my już tu prawda, komunikujemy, że warto budować, że trzeba budować, jakie są za, przeciw i raptem dochodzi do katastrofy. Naprawdę wyzwanie w komunikacji społecznej wówczas było gigantyczne. To nie zdaję sobie Państwa sprawy, ale to jest ciekawe doświadczenie. I oczywiście już zapowiadano katastrofę i klęskę i upadek energetyki jądrowej po Fukushimie. Tak, Niemcy przecież wycofały się. Wiecie Państwo, jaki jest duży problem Niemiec. Otóż w dyskusji z przeciwnikami energetyki jądrowej jednym z głównych argumentów jest również case niemiecki. Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej. No ponieważ Niemcy są tak wysoko prawda, rozwiniętym krajem, w związku z tym my powinniśmy się wzorować na Niemcach.
i też nie w ogóle odejść od myśli o energetyce jądrowej. No, Niemcy pokutują, mają program Energiewende, czyli przejścia z energetyki konwencjonalnej, w tym węglowej również, ale głównie energetyki jądrowej, na odnawialne źródła energii. No i dzisiaj płacą bardzo dużo za energię elektryczną i już do tego stopnia, co mogą Państwo poczytać w prasie niemieckiej, między innymi w polskim Deutsche Welle, że już średnio zamożnego Niemca nie stać na zapłacenie za rachunku za energię elektryczną. W związku z tym no, ma to swoje konsekwencje oczywiście. No i dyskusja oczywiście, że no jest to jeden z głównych argumentów. Case niemiecki, że nie powinniśmy się wzorować na naszych sąsiadach. Ja tak nie uważam. Natomiast, proszę Państwa, po Fukushimie to jest średnia światowa produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Widzą Państwo, że Czarnobyl nie było echa. Elektrowni budowano wówczas bardzo dużo. Nie widać jakiegoś problemu po katastrofie w Czarnobylu. Natomiast po Fukushimie było pewne tąpnięcie, no bo między innymi zaczęto zamykać na przykład elektrownie, właśnie wyłączać elektrownie między innymi w Niemczech. Było pewne tąpnięcie, ale już tendencja jest wzrostowa. I powiem Państwu, że w tej chwili na świecie według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 453 reaktory, bo elektrownia może mieć kilka reaktorów, pamiętajcie Państwo, są eksploatowanych na świecie. 55 reaktorów jądrowych jest w budowie. Można się domyślać, gdzie przede wszystkim. Zaraz pokażę. Otóż najwięcej produkcji, no obecnie 10,5% energii elektrycznej jest produkowanych z elektrowni jądrowej. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Chinach. Potem Japonia, Rosja, Korea Południowa, Kanada. Te tendencje tak szybko się zmieniają, że jeszcze 2-3 lata temu Chiny były dużo niżej, gdzieś za Japonią czy Rosją, natomiast w tej, ponieważ Chińczycy bardzo intensywnie budują bardzo dużo elektrowni jądrowych i otwierają ich non-stop nowe, w związku z tym tam tendencja wzrostowa jest największa i w tej chwili najwięcej budowanych elektrowni jest właśnie w Chinach. To jest główne miejsce, gdzie buduje się elektrownie, w Korei Południowej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Indiach, Rosji. Tam buduje się nowe elektrownie jądrowe w tej chwili. Proszę Państwa, pytanie jest zasadnicze. U nas około 80% energii elektrycznej produkowanej jest z węgla. Nie wiem, jaki jest Państwa stosunek do węgla. Nie będę pytać, tym bardziej, że nie pytałem o Państwa stosunek do energetyki jądrowej. Natomiast nie jest to dobra sytuacja dla naszego kraju. Widzą Państwo, że to jest moc zainstalowana w Polsce. Jeśli byśmy nic nie budowali nowego, ponieważ ze względu na zamykanie starych elektrowni węglowych, ilość mocy zainstalowanej w elektrowniach będzie się zmniejszać. Natomiast prognozy, każdy wzrost gospodarczy wiąże się z konsumpcją energii elektrycznej, prognozy są dla nas niepokojące. Będziemy konsumować coraz więcej energii. Pytanie, jak pokryć tą różnicę? Czym pokryć tą różnicę? No, to jest odpowiedź, którą pozostawiamy Państwu. Oczywiście my proponujemy elektrownie jądrowe. Wiecie Państwo, mówimy o ekologii. Mówią Państwo, jest to cykl ekologiczny, tak? Otóż spójrzmy na bardzo prostą rzecz, sprawę. Elektrownię węglową Bełchatów, która jest największym trucicielem, i elektrownię jądrową. Jakie są emisje dwutlenku węgla? To są w zasadzie śladowe ilości, no, nieporównywalne. Czyli jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, to elektrownie jądrowe są w zasadzie bezkonkurencyjne. No oczywiście również odnawialne źródła energii. Ale odnawialne źródła energii no, mają swoje i wady, i zalety. Jak to bywa ze wszystkim, u nas się promuje głównie energetykę wiatrową, bo słońca to nie ma za dużo, w związku z tym o słonecznej niewiele się mówi. Natomiast wiecie Państwo, z energetyką wiatrową jest również duży problem. Ja nie jestem z zawodu energetykiem, natomiast widzą Państwo, że przerwy
że wiatr nie wieje codziennie. W związku z tym to są przykłady z Niemiec, na przykład farma wiatrowa na morzu Baltic 1 i 2 z maja 2018 roku. Między 4 maja a 10 maja praktycznie nie produkowała żadnej energii elektrycznej. No i teraz pytanie zasadnicze. Co w tym czasie zrobić? Nie ma jeszcze możliwości magazynowania energii elektrycznej łatwego. W zasadzie w związku z tym pytanie, co w tym czasie? Muszą istnieć elektrownie konwencjonalne, czy to na gaz, czy na węgiel, czy elektrownia jądrowa. I mowa, którą w tej chwili się szerzy, typu zawymienimy całą energetykę węglową na energetykę odnawialną, to jest w zasadzie hasło nie do zrealizowania. W zasadzie niewyobrażalne w ogóle, żeby można było przejść na całkowicie w naszej sytuacji na energetykę odnawialną. To jest w ogóle niemożliwe. Myślę, że proszę nie wierzyć takim zapowiedziom. Musi być energetyka konwencjonalna jakakolwiek. Proszę też pamiętać, że ponieważ my w dyskusji zawsze nam zarzucano, że my jesteśmy przeciwnikami energetyki odnawialnej. Absolutnie nie. Tak, staraliśmy się bronić jak tylko można, że my absolutnie jesteśmy również zwolennikami, tylko wszystko w odpowiednim zakresie, ilościach, tak, i możliwościach. Musi być to dostosowane do naszych możliwości naszego kraju. Natomiast nie ma co ukrywać, że będziemy musieli przejść na niskoemisyjną energetykę. W związku z tym do Państwa decyzji pozostanie, jaka to będzie elektrownia, czy jądrowa, czy gazowe, również emitują mniej, czy energetyka odnawialna i w jakim stopniu. Obecne zapowiedzi ministerstwa, ponieważ to się zmienia już dość szybko ostatnio, nie ma finalnej decyzji, bo wszystko zaczęło się w 2006 roku. Potem w 2008 roku był już powołany pełnomocnik rządu do spraw energetyki jądrowej. Były już pierwsze plany, że w 2020, potem w 2022, potem w 2023 będzie uruchomiona pierwsza elektrownia jądrowa. Mamy 19, nie wbito jeszcze żadnej łopaty, w ogóle prawda, niewiele się dzieje. Wbrew pozorom zadziało się dużo, bo oczywiście u nas prawo atomowe było niedostosowane do energetyki jądrowej, tylko do eksploatacji reaktora Maria. W związku z tym trzeba było przygotować nowe prawa atomowe. Rozpoczynaliśmy dwa razy badania lokalizacyjne, w tej chwili już trzecie badania trwają, które się, miejmy nadzieję, już zakończą z powodzeniem w połowie tego roku i poznamy już finalną lokalizację elektrowni jądrowej. No, wbrew pozorom działo się dużo. Oczywiście poparcie społeczne na początku było niewielkie dla energetyki jądrowej. W tej chwili, w zależności od tego, kto robi sondaż, to jest 45%, czasami powyżej 60%, w związku z tym jest duża rozbieżność, ale już widać, że nie ma takiej, że dzisiaj, jak zaczynaliśmy dyskusję o energetyce jądrowej, to jednym z głównych tematów, z którymi się borykaliśmy, to odpady, bezpieczeństwo, tak, tego typu. Dzisiaj to głównie koszty, że inwestycja jest za droga. To jest główny argument. Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że elektrownia praktycznie jest bezpieczna. Już nie ma takiego. Główny case to jest to, że elektrownia jest droga, że nie stać nas na budowę elektrowni jądrowej. Jak to będzie rozwiązane, również nie wiem, nie do mojej decyzji. Natomiast zapowiedziano, że pierwszy blok jądrowy w styczniu tego roku będzie uruchomiony do 2033 roku, natomiast plan jest budowy aż 6 bloków jądrowych, prawie do 9 gigawatów do 2043 roku. Czy to będzie zrealizowane? Zobaczymy, ale no, miejmy nadzieję, że tak. To byłoby tyle, proszę Państwa. Ja jestem gotowy odpowiedzieć na Państwa pytania na tyle, ile mogę. To przygotował mi kiedyś grafik dla naszej fundacji. Jest to nasza droga do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Mam nadzieję, że w końcu nie będzie taka kręta i wyboista i już w tym 33 pierwszy blok zobaczymy. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję Państwu. Thank you.
Thank you.